Hello, witam się z wami w niedzielę. Jest fajna pogoda. Trochę pojeździłem na motocyklu. Teraz wróciłem do domku. Kawusia wjechała. Ale nie jest to najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że... Uwaga! Otworzyłem te oto super opakowanie. O, dokładnie tego. Lego. I zaraz zbieramy się ze składanie. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Ups. Na razie wypakowałem wszystkie paczuszki. Są ponumerowane. Jest też ogromna instrukcja obsługi. I żeby było śmieszniej, to w środku jest pasek postępu. Jak sobie tak otwieramy i budujemy, o to tutaj jest taki pasek na dole. I jak idziemy na końce, to pasek przelatuje dalej, jakby się ładował. Superancko. Części jest całkiem sporo. Także trochę mi zajmie. Mamy tutaj poprzedni model też motocykla, Ducati z Lego, i to myślałem, że zajmie mi jakieś 3 godziny, a chyba składałem z Kasią go jakieś 8 w sumie. Więc no, jest to wyzwanie. Mimo że jest instrukcja obsługi, to nie jest to takie proste. Zaczynamy. Prawie godzinę, a tak jeszcze 45 minut od czasu, kiedy zaczęliśmy z Kasiem montować. Kasia dzielnie wybiera części, szuka i czasami zmontowuje jakieś mniejsze, ale tu się dmuszczymy. Więc mamy już konstrukcję silnika i jak widać są ruchome tłoki, ale ekstra, nie? A tutaj już mamy część wahacza, tak mi się wydaje, że wahacza. Mamy jakiś amortyzator. No, jest trochę trudno, ale dajemy radę, instrukcja jest mega dokładna. Fajnie. Takie duże i mamy coś takiego. I teraz trzeba to połączyć. Co nie jest takie proste, bo trzeba to obrócić. Czyli najpierw robimy tak. Potem mamy to tak. No i na razie wygląda to tak. Mamy zębatkę na łańcuch. Mamy hamulec tarczowy. A teraz będziemy składać łańcuch z Legosów. Ja już to znam, z Ducati 45 takich się małych części składa i na pewno zrobi to Kasia. Nie. To jest super. To jest żmudna praca. Dobrze, żeśmy liczyli ilość tych ogniw w łańcuchu, bo było ich o 2 więcej i patrzcie. Normalnie zębatka napędza tłoki w silniku, ale super. A w Ducati też tak działa, a nawet jest skrzynia biegów. Skończyliśmy na drugim kroku, skończyliśmy paczki z klockami numer 1 i tak oto się prezentuje tył naszego motocykla. Ma wbudowaną podstawkę, możemy schować. Ma oczywiście, jak widzieliście, zębatkę, łańcuch i rusza się silnik, tłoki się w silniku ruszają, ale super to jest, nie? Jest cała masa takich małych, drobnych elementów i to się tak wszystko fajnie składa. Super zabawa, nie? No. Skończyliśmy. Zostało nam tylko kilka takich klocków, które pewnie były w zapasie. Swoją drogą, przy takiej ilości po jednym zapasowym klocku, cóż za rozrzutność. Ale z tego co kojarzę, to chyba jak się napisze na serwis Lego, że ci jakiejś części nie ma, to ci przesyłają i to chyba nawet za frajer. O, a to ciekawe. Tak mi się wydaje. No. Także zostało, jesteśmy trochę za połową. Wydawało mi się, że ta druga paczka jest jakaś taka turbo mniejsza i że to szybciej pójdzie. Ale tak patrząc po ilości tych kroków, to chyba aż tak szybko to nie będzie, nie? No, zostało tego, o, dwie paczki, takie. Tak, ma wyjść tam coś takiego. Batmany. No, fajna zabawa. Jest godzina 15:30, czyli układamy przez 2 godziny bez 10 minut.
No, to tak bym powiedział, że tak całość to pewnie 4 godziny, ale Ducati też strasznie długo układaliśmy. Pamiętam, że się siedzieliśmy, mieliśmy to będzie takie, 3 godzinki. Ducati układałeś potem sam, ja tylko chwilę ci pomagałam, więc to też inaczej, bo no tak. Tak to nie musisz szukać części, bo masz wszystkie wyłożone i tylko składasz. Ale wydaje mi się, że Ducati składałem przez ponad 6 godzin. No, ale Ducati chyba miało więcej elementów też. No. Na pewno było droższe, a skoro było droższe, to pewnie też miało więcej klocków i pewnie będzie trochę większe. No. Także na razie przerwa, robimy obiadek. Naleśniki z Thermomixa. I co? I wracamy potem. Może do tego później jeszcze, no. Już coraz lepiej to wygląda. Teraz składamy przednie nadwozie. A Kasia składa swoje pierwsze Lego w życiu. Prawda. Kasia, ile masz lat i kiedy składasz swoje pierwsze Lego? Jest dziś 4 czerwca, godzina 17.51. Mam 25 lat już skończone i składam moje pierwsze Lego. Chociaż już ci trochę wtedy pomagałam przy Ducati. No. Ale wtedy tylko wybierałam klocki, nic nie składałam. No, a teraz Kasia montuje. No. Linia montażowa. Niczym w Danii w fabryce Lego. My, słuchajcie, mieliśmy lekką przerwę, jeżeli chodzi o składanie Lego. Byliśmy na stand-upie. Oglądaliśmy dzisiaj Rafała Sumowskiego. Jeżeli ktoś nie kojarzy z nazwiska, a jest taki stand-upowy, to jest ziomeczek, który występuje często przed Katarzyną Piasecką. Natomiast wydaje mi się, że w sumie już na tyle Rafał ogarnia stand-up, że można go kojarzyć z nazwiska. Jak myślisz, Andrzeju? Chyba tak, co? No jak, prawda, jak ktoś lubi temat stand-upu, to myślę, że już Rafałka świetnie kojarzy. No i co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć, że zaczęło się w ogóle od tego, że były fajne supporty. Tak. To był Łukasz Lotek-Lotkowski. A tak naprawdę Łukasz Kowalski, czyli człowiek bez ucha. Możecie zobaczyć sobie jego najnowszy program na YouTubie, Bakłażan. Jest mega spoko, to jest tak. Człowiek z wielkim dystansem i jest turbo śmieszny. No, my Łukasza poznaliśmy w sumie przez Antoniego. Tak, był jako support na cyrku. Bo jeździ w trasy z Antkiem, z Cyrkiem Dąbrowskim, no i mega nam to siadło. No i właśnie, tak naprawdę był Łukasz, który był świetny, był Sebastian Rejent, który nie jest... Nie jest w naszym typie. Tak, nie jest w naszym jest typie. Spoko, ale o stand-up. Nie siadają mi jego występy, więc te 15 minut przetrwałam. Potem znowu było ekstra, bo był Antek Syrek Dąbrowski. Człowiek petarda. On, tak. Jego, całe stand-upy to są napisane na bazie jego przeżyć, a te przeżycia są takie, żeby się człowiek normalnie nie wiem, to nie uwierzył, ale on pokazuje potem zdjęcia i się okazuje, że to jest prawda. To jest ekstra, że Antek nie opowiada tak totalnie z dupy, tylko nawet jak jest trochę z dupy, to jednak bardzo o życiu. No a potem oczywiście na końcu Rafałek, było ekstra, w ogóle to było nagranie tego programu, więc pewnie będzie można to niebawem obejrzeć na jakichś YouTubach i tak dalej. Mega mi się podobało. Ale muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która mi się mega nie podobała. To, że ludzie się nie potrafią czasem zachować. Wiecie co, kurde, jest nagranie materiału. Wszędzie jakby w informacjach było informacja o tym, że to będzie nagranie materiału. A ktoś przychodzi i postanawia się napierdolić. Przepraszam, postanawia się napić dużo alkoholu. A potem zachowuje się tak, że się zastanawiam, czy przyszłam na stand-up Rafała, czy na stand-up tej nawalonej baby za mną. Także tak, były takie panie, które bardzo działały mi na nerwy, ale no cóż, tak się zdarza niestety. Zawsze w tłumie znajdzie się jakiś karakan. Także tak, a sam Rafałek, no ekstra był. No polecajka Rafałka, polecajka tak. Łukasza, bo Łukasz chyba jest taki jeszcze trochę nieśmiały, a jest super i powinien wypłynąć na szerokie pody stand-upu. Tak, ekstra było. No. To tyle, jeżeli chodzi o stand-up. Siadamy do naszego Batmana. I trzeba go dokończyć, tak. Bo już naprawdę bardzo mało Finish. Nam zostało. Zaraz będzie gotowy. Patrzcie, została nam już taka garsteczka klocków. Motocykl już jest prawie gotowy. Tam się złożył już reflektor. Tak, że naprawdę jesteśmy na końcu weczce. Zaraz do was wrócimy z efektem końcowym. Uwaga, prezentuję. Tutaj jest trochę niesymetrycznie, bo właśnie ten klocek jest lewy, a nie prawy. No i jak się okazało, jesteśmy środki.
bo nasz brakujący element, czyli ten albo ten, już nie pamiętam, który to był, okazał się, że był o tutaj, bo półkę, jeden element półgłu żeśmy zamontowali na odwrót i to był ten z tym i to było zamienione i teraz to wszystko nagle pasuje i no, także fajnie, że dowiedzieliśmy się, że Lego dosyła brakujące elementy, natomiast my anulujemy swoje zgłoszenie, bo jak się okazało, to my jesteśmy sierotami, a Lego wszystko ładnie skompletowało, także nie brakuje nam ani jednej części, co więcej, kilka takich gratisowych gdzieś tam się takich drobnicy zostało, ale to raczej nie jest wina tego, że coś żeśmy źle złożyli, tylko nie, po prostu jest tego... Nie było jakoś w zapasie, albo po prostu tak, ktoś się źle wyliczył. Jest tego troszkę więcej, ale tak oto się prezentuje nasz pełni, kompletny i poprawnie złożony Bad Cycle. Była fajna zabawa, 3,5 godzinki. Tak. Ekstra. Ja się zeszło. Super. Polecamy. Kasia się tak wkręciła, bo jak widzieliście, że to był jej pierwszy raz składania Lego i teraz będzie polowała na tego Lego Bonsai, bo jest super ładne, urocze i będzie nam pasowało w nowe mieszkanie. Tak, to prawda. I ogólnie bardzo mi się podoba ten motocykl właśnie BMW, ale on już jest bardzo drogi, więc na niego trzeba będzie troszeczkę pieniążków pozbierać. Ale może kiedyś, słuchajcie, może kiedyś doczekamy się takiego jeszcze dużego motocykla w kolekcji. I takiego wielkiego z tego Sokoła Millennium. Jeśli kojarzycie, to zostawcie. Nie, nie, Andrzej. Motocykl będzie wyglądał ładnie, a Sokół Millennium wygląda po prostu jak duże kółko z klocka. Nie, Andrzeju, nie. Ja już widziałem, co się z tym robi, Kasia. No, wyrzuca przez balkon. Nie, nie, Andrzeju. Się bierze stolik kawowy, taki z szklanym blatem, się tam wkłada pod spód, na to się robi szklany blat, a tam w środku są jeszcze zestawy LEDów z AliExpress do tego Sokoła Millennium. Nie, nie, nie. Nie kupimy tego. To jest koszmarnie drogie i dodatkowo brzydkie. Jak chcesz wydać tyle pieniędzy na Lego, to kupmy zamek z Hogwartu. Jeszcze pojawią się Lego na naszym kanale. Także tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym vlogu.